Gdyby nie gwiazdy, to ja parę razy miałbym nieudaną randkę. Ja też. Ja też. Naprawdę. I gdyby nie księżyc. A księżyc to już jest w ogóle romantyczny. Naprawdę. Księżyc naprawdę jest niebywale romantyczny. Pamiętajcie, żeby nie zaśmiecać światłem nieba. No. Dokładnie. Bydlaki. Cześć! Witamy Was serdecznie na kanale Między nami. Karol Jankiewicz i Karol Osentowski. No, witamy serdecznie. Co tam, mordynki małe? Cześć. Stęskniliście się, co? No. Nie było nas 7 dni. 7 dni, jest 18 w czwartek, a przed nami wspaniały, interesujący gość, jak tak się domyślacie. Obserwator wszechświata niestrudzony wręcz, prawda? Tak. Ma na swojej stronie taki cytat, który mi się bardzo spodobał, więc go zapisałem. Jest taki człowiek, który ma nogi na ziemi, włosy w oczach, a głowę w gwiazdach. Przed Państwem Karol Wójcicki. Tam, taram, taram, tam. Cześć, dzień dobry. Tam, taram, taram. Cześć. 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 Boże, ale ten cytat, to ja już muszę, wiecie, ze strony sobie skasować, bo to jest strasznie stara historia. Bardzo dawno temu kiedyś koleżanka musiała, znaczy chciała, było bardzo miłe, zarekomendować moją akcję gdzieś w internecie i napisała tak gdzieś na Facebooku. Mi się tak strasznie spodobało. Mhm. I to sobie na stronę wrzuciłem rzeczywiście. Natomiast problem się okazał potem taki, że gdzie na jakichś imprezach nie występuję, czy pojawiam się na jakimś pikniku naukowym gdzieś tam w jakimś mieście powiatowym, albo wręcz na jakiejś imprezie organizowanej przez dużą firmę, na którą muszę tam pójść, wystąpić jako celebryta, tylko że taki mówiący o nauce, co jest takie bardzo popularne. To ludzie idą czasem na łatwiznę i sięgają po ten cytat. Ja się czuję coraz bardziej zażenowany, bo to miało być na początku żartem. Dzisiaj niestety zaczyna być standardem. Karol, powiedz, czy potrafiłbyś wymyślić wzór na trzech Karoli na kanapie? K do trzeciej, ale chyba nic bardziej kreatywnego. Wiecie, ja ludzie czasem myślą o mnie i tak kojarzą naturalnie z fizyką, właśnie z wzorami, z jakimiś wykresami. Ja tego nigdy, a raczej zawsze tego potwornie nie lubiłem. I byłem w tym mocny, wiesz? Ja miałem taki w ogóle epizod, kiedy w szkole średniej, w liceum, pani od fizyki mi uwaliła na semestr. O, tak? No. Tak. Pomyśl sobie, jak uczy się dziecko. Dziecko, zanim się nauczy słowa drzewo, zanim się nauczy je pisać, opisywać to drzewo, ono najpierw widzi drzewo w parku albo przed domem. Zobaczenie takiego zjawiska, pokazanie go nawet jeszcze bez tej fazy opisowej, bez wzoru, bez formułek, często jest najlepszym magnesem do przyciągnięcia kogoś do nauki, zafascynowania go światem nauki. Jeśli on będzie zainteresowany, potem można mu podać ten wzór, można podać mu ten opis. Natomiast ja się kiedyś nauczyłem, że w ogóle nie trzeba. Właśnie, bo ja też gdzieś przeczytałem, jakiś był wywiad z tobą, że ty tak naprawdę zajmujesz się tym, jakby zagadnienia astronomiczne wyjaśniasz w jak najprostszy sposób. Potrafisz to tak opowiedzieć, żeby każdy człowiek to zrozumiał. Tak, znaczy okazuje się, że tłumaczenie zjawisk astronomicznych to też jest, mam wrażenie, trochę uproszczenie. Jeśli ktoś mówi, że Karol w bardzo prosty sposób tłumaczy zjawiska astronomiczne, tam niewiele jest do tłumaczenia. Czy gdybyśmy chcieli bardzo je wytłumaczyć, to pewnie musielibyśmy wchodzić na pole fizyki, na pole głębokiej astronomii i ogarnieć, co tam dzieje się w środku, żeby wiedzieć, dlaczego te gwiazdy świecą. To, co ja robię, to bardziej staram się zwrócić uwagę ludziom, że takie zjawiska w ogóle istnieją. Występują, a wbrew ich oczekiwaniom czy obawom nie jest wcale trudne mierzenie się z nimi. Znaczy, często zabawa w astronomii polega na tym, żeby wychylić głowę za okno i pogapić się trochę do góry. I ludzie, słysząc słowo astronomia czy w ogóle nauka, dostają gęsiej skórki, trochę ich to przeraża. Moją rolą, rolą popularyzatora nauki jest to, żeby troszkę oswoić naukę jakby w relacjach z ludźmi. To się udaje. Dobrze. Czy lądowanie na Księżycu to ściema? Nie. Nie? Nie wierzę też w to, że Ziemia jest płaska. Okej. Okay. Internet zalewany jest przez mnóstwo różnych informacji, które pobudzają wyobraźnię bardzo wielu osób. Jeśli ktoś nie wierzy, że Ziemia jest płaska, albo jeśli ktoś nie wierzy, że ludzie wylądowali na Księżycu, to jest tylko i wyłącznie jego problem. Ja kiedyś myślałem, żeby z tym walczyć, wiecie? Żeby przekonywać ludzi, pokazywać im dowody. Czyli trochę taki Kopernik. Trochę tak, że ale teraz o tej Ziemi, że podobny jesteś, no, wiesz? Trochę tak. Z nosem mam podobno tak samo krzywy, jak się tak na profil. I tutaj, wiesz, tutaj włoski, w ogóle, wszystko. Natomiast ja widziałem Merkurego, Kopernik podobno nigdy. O.
ja jako ten taki zwykły człowiek z internetu, który ogląda te wszystkie te głupoty, no to jakby w internecie krąży teoria, że dlatego to jest ściema, że na tym zdjęciu słynnym, gdzie ten wiesz, astronauta tam wbija te flagę z Stanów Zjednoczonych, ona powiewa na wietrze, a w kosmosie przecież nie ma wiatru. To prawda. I dlatego jest afera, wiesz, jak po prostu... Słuchaj, no my możemy oczywiście zrobić cały odcinek, jeśli chcecie, i będziemy obalali poszczególne te teorie. Tylko oddajmy się po taką, wiesz... Chcesz tą pierwszą? Tak, obalmy to, co z tym wiatrem wiesz, na kosmosie. Naukowcy są absolutnie przekonani, że na Księżycu nie ma wiatru i flagi nie mogą powiewać. No. Dlatego lecąc już na Księżyc, to było zdecydowanie wcześniej przygotowane, że konstrukcja flagi... Wiesz, jeśli widziałeś moment wbicia, no to jest jedno, czy to nie było wbicia, ona była montowana tak powolutku, ale byś prześledził cały ten proces, sobie zobaczył, że ta flaga jest trochę jak namiot. Ma rurki, które trzymają jego sztywną konstrukcję. Okay. Zarówno rurkę pionową, ale też rurkę poprzeczną, na której ta flaga wisi. Ona oczywiście się porusza, są na nią przenoszone drgania. No tak, jeżeli wbija tę flagę, to ona będzie to wisiała trochę. Ruszała. Wiesz, są na szczęście ludzie, którzy mają kompletnie poprzewracane w głowach i to byli na przykład pogromcy mitów, którzy postanowili kiedyś zmierzyć się z tym. Może to nie było konieczne, może nie było warto, może szkoda było sobie zawracać głowy ludźmi, którzy w takie rzeczy nie chcą wierzyć, ale oni odtworzyli te wszystkie eksperymenty. Poszli do wielkiej komory próżniowej, gdzie wypompowali powietrze i postawili taką flagę, próbowali odzwierciedlać cienie, które rzekomo się dziwnie tajemniczo układają na Księżycu, robić zdjęcia nocą, na których powinno być pełno gwiazd, bo przecież na Księżycu nie ma atmosfery. Ale idźcie, zróbcie sobie iPhone'em zdjęcie w ciągu nocy i powiecie mi, ile gwiazd będziecie widzieli, nawet jeśli wy będziecie piękni na zdjęciu widoczni, bo was oświetli jakaś latarnia. Żadnej. Czy ty wierzysz w to, że jest jakieś istnienie poza... No jasne! Jestem co do tego przekonany, nie mam na to żadnego dowodu. I mało tego, byłoby bardzo samolubne myślenie, że jesteśmy sami w tak wielkim, po prostu takiej przestrzeni. Carl Sagan napisał taką książkę na podstawach... Carl? To za dużo byłoby, to spokojnie. Carl? To byłby Charles? Charles. My jesteśmy Charles. A to był Carl. Carl Sagan, znany fizyk, popularyzator też nauki Stanów Zjednoczonych, który już nie żyje, napisał taką książkę, która na pewno znacie, została potem zekranizowana, Kontakt z Jodie Foster. I co tam główna bohaterka Eleanor Way mawiała, że gdybyśmy byli sami w kosmosie, to byłoby to olbrzymie marnotrawstwo przestrzeni. I coś w tym jest. Ja jestem przekonany, że kosmici istnieją, że są w kosmosie nawet zaawansowane formy życia. Tak. Ale kompletnie nie wierzę w to, że kiedykolwiek jakakolwiek z nich trafią przyleciała na Ziemię. Kurczę, tutaj się pojawia, wiesz, ja też wielokrotnie jakby starałem się pogłębiać swoją wiedzę na ten temat, bo to dosyć interesujące. No i oglądałem jakieś tam dokumenty i rzeczywiście, no tych ludzi na świecie jest kilkaset tysięcy, którzy to widzieli. Tak. To co to, że to kilkaset tysięcy ludzi jest chorych psychicznie? A pomyśl sobie, kiedy ostatnio nasłyszałeś historię o... skrzatach leśnych. No, albo kiedy ostatnio ktoś cię relacjonował, że na ulicy spotkał wilkołaka, albo obserwował przylatującą po niebie wiedźmę. Kiedy ostatnio słyszałeś taką historię? Kurde, dawno. Kosmici przejęli dzisiaj rolę mitologii, która wypełniała nasze życia jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Jeszcze w latach 50., 60. W wielu miejscach Anglii wierzono w małe skrzaty leśne, wróżki. Nawet były potem takie mistyfikacje fotograficzne, że próbowano niby je sfotografować, potem chodziło, że to jest nieprawda, ale ludzie się na to nabierali. Na Islandii do dziś, jeśli chce się budować drogę, trzeba uwzględnić, czy na tym terenie nie mieszkają skrzaty. Czujesz to? Kobiety się lubią malować, bo na przykład nie świecą, jak nie są pomalowane. Albo właśnie świecą, a chcą się pomalować, żeby się nie świecić. No różnie to bywa, zależy w telewizji zwłaszcza. Zależy od kobiety. No. A powiedz mi, jak to jest z kometami? Dlaczego komety świecą? Nic w kosmosie nie świeci poza gwiazdami. Wszystko, co widzisz na niebie... To jest odbicie? Tylko i wyłącznie. My też, zobacz, widać nas, kamera nas widzi, dlatego że... Przepraszam, zdradzę trochę waszej kuchni. Okay. Tutaj stoją lampy, które świecą na nas. Światło odbite od tych lamp pada do kamer. Kamery rejestrują to światło. Gdybyśmy wyłączyli teraz światło, nie byłoby widać nic. No tak. Komety widoczne są na niebie tylko też z tego powodu, że zbliżając się do naszej gwiazdy, Słońca, przyciągane jego grawitacją, po pierwsze robi się im ciepło, topi się na nich lód, a w zasadzie sublimuje, czyli zamienia się ze stanu stałego w gaz od razu. Wylatuje, tworzy taką gazową otoczkę i ona działa jak wielkie lustro, na które
światło padając odbija się od niego i leci w naszą stronę. Z tego samego powodu widzisz planety, z tego samego powodu widzisz wieczorem księżyc na niebie. Świecą tylko gwiazdy. Nazwałeś sobie kiedyś jakąś swoją gwiazdę? Ja mam gwiazdę, która się nazywa trochę, jak wiecie, jest najjaśniejsza gwiazda w konstelacji psów gończych. Ale nie zastanawiałeś się, czy ktoś na świecie już jej nie nazwał jakoś? No nazwał ją właśnie. Aha. Spodobała mi się. Jest dla was szansa, musicie się nauczyć jej wypatrywać. Tak. Dobra. Się nazywa Cor Caroli. Cor Caroli. Z łacińskiego? Serce Karola. Została nazwana na cześć jednego z władców. Ja nigdy nie pamiętam, czy francuskiego, czy brytyjskiego. No. Chyba angielskiego króla. Jakiś Karol. Na pewno. Natomiast jakiś... chyba angielskiego króla. No i tak zostało, Cor Caroli. Słuchaj, coś słyszałem o jakimś zaćmieniu słońca w sierpniu. No dobrze słyszałeś. To jest rzecz, która... Ja nawet tutaj, kiedy jechałem do was na rozmowę, dosłuchałem sobie bardzo głośnej muzyki i snułem sobie w myślach plany każdej sekundy, która wydarzy się 21 sierpnia tego roku. Mhm. Bo wtedy na powierzchni naszej planety padnie cień księżyca, co paradoksalnie nie zdarza się wcale tak często. I jeśli staniesz w tym miejscu, gdzie będzie przebiegał z prędkością naddźwiękową cień księżyca, będziesz mógł zobaczyć absolutnie odjechane rzeczy. Ja widziałem to raz w życiu, w 2008 roku na Syberii, kiedy było całkowite zaćmienie słońca. Rok później poleciałem do Chin, żeby zobaczyć to po raz kolejny. No, były chmury. Chciałeś do Chin i akurat były chmury. Były przez 3 tygodnie, była piękna pogoda, na jeden dzień zaćmienia były chmury. Ale bardzo ważne jest, żeby się nauczyć, żeby się tym w ogóle nie przejmować. No i teraz po latach, gdzie już trochę mi się też życie pozmieniało i spokoiło, mam możliwość polecieć zobaczyć kolejne zaćmienie. Właśnie w Stanach Zjednoczonych, które będzie niezwykłe z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że to będzie chyba najbardziej obserwowane zaćmienie w historii ludzkości. Pas zaćmienia przechodzi na skokach przez Stany Zjednoczone. Nigdy w historii chyba nie zdarzyło się tak, żeby tak wielu ludzi miało szansę to zjawisko zobaczyć. Jeśli ktoś stanie w tym pasie, to w ciągu 2,5 minuty zobaczy zupełnie inny świat. Znaczy, najpierw będziesz obserwował, jak twój cień, choć bardzo wyraźny, znaczy długi, tak jak w ciągu dnia, będzie robił się coraz bledszy i bledszy, choć na niebie nie ma ani jednej chmury. Słońce w pewnym momencie będziesz mógł dostrzec już nawet gołym okiem, że nie jest krążkiem, ale widać jakiś sierp, jak w przypadku księżyca. I niezwykłe rzeczy zaczynają dziać się na 60 sekund przed fazą maksymalną, jeśli położysz sobie białe prześcieradło. Albo będziesz miał biały samochód, albo biały dom, jakąś białą płaską przestrzeń. Mhm. Zobaczysz, to jest fascynujące. Bardzo dziwne zjawisko tak zwanych shadow bands, czyli pasów cieni, biegnących, goniących jeden za drugim. Na niebie nie dzieje się nic poza zaćmieniem, które za chwilę nastąpi, a na budynkach, na samochodach będziesz widział na płaskich powierzchniach przebiegające pasy cieni jakby zebra. Wiesz, tak się ciągle ruszała. Kurde. Nie rozumiemy do końca tego zjawiska. Znaczy nie wiemy, skąd się ono bierze. Pojawia się na 60 sekund przed fazą całkowitą i 60 sekund po niej. Potem jest niewidoczne. Natomiast później, na 2 minuty, słońce zamienia się w czarny krąg na niebie. Dookoła niego pojawia się jasna obwódka tak zwanej korony słonecznej. W ciągu kilkunastu sekund z dnia robi się noc, na niebie pojawiają się gwiazdy, planety, wieje zimny, chłodny wiatr, bo nagle dostajesz odcięty od promieni słonecznych i świat po prostu staje na głowie. Ludzie wrzeszczą, kiedyś wrzeszczeli z przerażenia, dzisiaj absolutnie z ekscytacji, bo ja pamiętam wszystkie 2 minuty 18 sekund z 2008 roku i to jest rzecz, której się nie zapomina. No i znowu jest ta najmniej przyjemna część wywiadu, czyli jakby końcóweczka. No. Dzisiaj wyjątkowo zadanie nie będzie, ale to dlatego, że po prostu dla nas było zadaniem ogarnięcie tego wszystkiego, uważam. I ta cała wiedza jest tak fajna, że już zadanie jest potrzebne. Mamy natłok informacji w głowie, mamy nadzieję, że wy też. I waszym zadaniem jest to wszystko zapamiętać. O, dokładnie. To jest dzisiaj zadanie na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wyniesiecie coś z tego odcinka, tak jak my. No i co? Wszystkie linki w opisie. Strona na Facebooku Karola. Z głową w gwiazdach. Dokładnie. Tak? Kanał na YouTubie. No i zapraszamy was do lajkowania, komentowania. Napiszcie nam w komentarzach, jakie jest wasze ulubione ciało niebieskie. Albo planety. No tak, bo wszystko to szczerze tak. Tak. Wam dziękujemy, że byliście z nami przez te jakże cudowne kilkanaście minut. No i zapraszam na was za tydzień, tak? Tak. Nie powiemy, kto będzie, ale na pewno coś będzie. Nie wiem, czy ktoś może coś ciekawego, takiego jak na przykład... No, dowiecie się za tydzień, no. Więc dziękujemy wam bardzo. Lajkujcie, komentujcie i co?
I Karol, może chcesz coś powiedzieć do ludzi? Tam? Cześć! Cześć! To cześć! Szkoła daje nam takie ogólne informacje, z których mnóstwo rzeczy zapominam. Myślicie, że ja pamiętam wzory na sinusy, kosinusy? Nie. Litości. A wy pamiętacie? Nie. Wzór na pole trójkąta? No dobra, jeszcze może by się udało.